COVID-19 nadal ma duży wpływ na nasz kraj. Razem poczyniliśmy postępy, ale wirus jest nadal w Irlandii. Aby zachować bezpieczeństwo, musisz ograniczyć liczbę odwiedzanych miejsc oraz osób. Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o drugiej fazie ponownego otwarcia Irlandii. Zostań w domu. Podróżuj w granicę swojego hrabstwa do 20 km od miejsca zamieszkania. Cała sprzedaż detaliczna jest ponownie otwarta. Kupuj lokalnie, kupuj bezpiecznie, wspierając firmy w swojej społeczności. Kontynuuj pracę zdalną, jeżeli jest to możliwe. Wybierz rower lub spacer, jeżeli możesz. Korzystaj z transportu publicznego tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Zdolność transportu publicznego jest ograniczona ze względu na wymagania dotyczące dystansu społecznego. Co ważne jest, abyśmy nadal przestrzegali zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk, zakrywania ust podczas kaszlu oraz unikali dotykania twarzy. Przestrzegali zasad dotyczących utrzymywania dystansu społecznego oraz utrzymywali czystość wszystkich często dotykanych powierzchni. Jeśli nadal będziemy stanowczo przestrzegać zasad zdrowia publicznego, faza trzecia rozpocznie się 29 czerwca tego roku. Działajmy razem, chronimy się nawzajem.